Trzeci dzień Pucharu Świata w kajakarstwie. Dziś naszą uwagę skupiamy na występie Anety Koniecznej, Beaty Mikołajczyk na dystansie 500 metrów w klasie K2 i Marty Walczykiewicz na dystansie 200 metrów w klasie K1. Na poznańskim Malcie w trzecim dniu odbyły się finały Pucharu Świata w kajakarstwie na dystansie 200 i 500 metrów. Czekaliśmy na występ Marty Walczykiewicz w klasie K1 na 200 metrów. Polka nie zawiodła, dopłynęła do mety z ponad 2-sekundową przewagą. Drugie miejsce w tym wyścigu zajęła Karolina Naja. Przed startem byłam troszeczkę mniej pozytywnie nastawiona niż przed półfinałem, a to dlatego, że obudziłam się dzisiaj rano z bardzo ciężkim, bardzo mocnym bólem gardła. Pierwsze co się przyszło mi, że dopada mi angina. Im bliżej do startu, tym było coraz gorzej. Już doszło do takiego momentu, że nie mogłam naprawdę przejechać śliny, więc musiałam się bardzo skoncentrować na tym starcie, nie myśleć o tym, że jest mi tak ciężko. Bo wiedziałam, że rywalki nie śpią, będą się ścigać i na pewno będą chciały też mi coś udowodnić. Bardzo dużo obiecywaliśmy sobie po występie Anety Koniecznej i Beaty Mikołajczyk w klasie K2 na dystansie 500 metrów. Niestety źle Polki wystartowały i nie były w stanie nadrobić strat w trakcie biegu. Nasze panie zajęły 6 miejsce, a wygrał duet niemiecki w składzie Franciszka Weber, Tina Dice. W klasie K1 na dystansie 200 metrów startował Denis Ambroziak. To nie był dobry występ Polaka, zajął ostatnie miejsce. Wygrał Brytyjczyk Edward McKeever. W finale w klasie K2 na 200 metrów startowały Polki w duecie Ewelina Wojnarowska i Agnieszka Kowalczyk. Polki popłynęły bardzo dobrze i to im przypadły brązowe medale. Wygrały Białorusinki. Atasze olimpijskiego senatora Andrzeja Persona poprosiliśmy o podsumowanie zawodów. Świetnie zorganizowana impreza jak zwykle w Poznaniu. Wszyscy zachwyceni. Widać, forma poszczególnych ekip rośnie. Jest pewna reguła, tak mi się wydaje, w tych dyscyplinach, które nie są tak stricte komercyjne, tak bardzo profesjonalne w sensie finansowym, jak piłka nożna. Z piłką nic nie można porównać, ale kajaki są właśnie taką dyscypliną, której wysoki poziom jest zwłaszcza w latach olimpijskich, a między igrzyskami jest różnie. To wcale nie znaczy, że nasi akurat wtedy dobrze wypadają, no ale trzeba być ostrożnym, zapowiadając starty. Ja uważam, że na pewno na 2 medale mamy szansę. To są ci dwoje naszych jedynkarzy. Marta dzisiaj pokazała znakomitą formę, właściwie zdeklasowała rywalki.